do Ukrainy zagościli uczestnicy 13. Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. 13 sierpnia po zwiedzeniu Lwowa polscy motocykliści udali się do Zadwórza, Brodów, Podkamienia i Huty Pieniackiej. Przez rajd w tym roku przewinie się około 150 motocyklistów. Z nami też wyruszył z lot Huta Pieniacka. Dzisiaj się spotykamy w Hucie. Będziemy mieć wspólne uroczystości. Będzie nas około 100 motocyklistów i stworzymy na tę noc tę wioskę polską od nowa, żeby oddać cześć, hołd, pamięć tym osobom, które oddały tu życie tylko dlatego, że były Polakami. Mieszkańcy tych terenów zazdroszczą nam, że mamy taką pasję i że historia i pamięć jest dla nas tak istotna i że to jest ten spiritus movens całego przedsięwzięcia, że chce nam się przemierzać wiele tysięcy kilometrów tylko dlatego, żeby oddać cześć naszym bohaterom, naszym obywatelom, którzy oddali swoje życie za wolność Polski. W tegorocznym rajdzie katyńskim uczestniczą motocykliści w różnym wieku z całej Polski. Ta specyfika rajdu i ta niesamowita atmosfera wśród grupy, wśród kolegów to przyciąga, ale przede wszystkim przyciągają kresy, przyciąga ta przebogata historia, tragiczna historia. Jest też coś takiego jak poczucie takiego obowiązku. Takiego obowiązku wobec swojego narodu, wobec swojej społeczności. Wielu motocyklistów pochodzi z rodzin kresowych. Moja prababcia pochodzi z Lwowa i chciałem poznać te tereny, bo łączy mnie tu rodzinna, że tak powiem, więź w tych okolicach tutaj i postanowiłem przyjechać tu z rajdem, ponieważ to jest moim zdaniem bardzo dobra inicjatywa, żeby upamiętnić tych wszystkich, którzy tu zginęli. W miejscu dawnej polskiej wsi Huta Pieniacka polowej mszy świętej przewodniczył ksiądz Wiktor Antoniuk z pobliskiego miasteczka Brody, natomiast homilię wygłosił ojciec Marek Kiedrowicz, franciszkanin z Gdańska, a zarazem kapelan rajdu katyńskiego. Z rajdem katyńskim jadę już po raz szósty. Po raz pierwszy byłem tutaj w Hucie Pieniackiej 10 lat temu, w roku 2009. Rzeczywiście to jest miejsce szczególne. Tak jak zwróciła na to uwagę pani Małgorzata, prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka, jest czymś wyjątkowym to, że tutaj sprawowana jest Eucharystia. I obecność kapłana, obecność kapelana w rajdzie katyńskim, ona właśnie daje takie możliwości. Po wspólnej modlitwie podziękowanie uczestnikom rajdu złożyła Małgorzata Gośniowska-Kola, prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka. Zaprosić ludzi w takie miejsce, które jest odludne, które jest pustkowiem, gdzie bardzo trudno dojechać. I nagle ta miejscowość, Huta Pieniacka, staje się żywą miejscowością. Przyjeżdżają motocykliści, przyjeżdżają rajdowcy z różnych zakątków Polski. Śpimy tutaj w namiotach. Jest taki dzień, kiedy człowiek wie, że pewne marzenia się spełniają. W takim dniu jesteśmy wszyscy hutniakami. W akcjach pamięci z udziałem polskich motocyklistów uczestniczył Rafał Kocot z Konsulatu Generalnego RP w Lwowie. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy gościć na terenie Lwowskiego Okręgu Konsularnego Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. Dzisiaj rajd odwiedził dwa szczególne miejsca dla historii tej ziemi, ale również dla historii Polski. Byliśmy przed południem, byliśmy w Zadwórzu, gdzie oddaliśmy hołd żołnierzom, którzy praktycznie zginęli broniąc drogi do Lwowa przed konarmią generała Simeona Budionnego. A teraz po południu byliśmy uczestnikami mszy świętej w nieistniejącej już wsi Huta Pieniacka, której mieszkańcy w 1944 roku zginęli w sposób tragiczny.